gościem u Książniczek jest dzisiaj Jean-Philippe Arault-Vignaud. To jest autor książki Jaśki, również Pepe i Spółka, książek, które polskie dzieci kochają i my również uwielbiamy czytać te książki. Dlatego bardzo się cieszymy, że dzisiaj mamy przyjemność gościć u nas autora. Pan na początku nie pisał książek dla dzieci, tylko dla dorosłych. Dlaczego zaczął pan pisać dla dzieci? Książki odkryłem jako dziecko i zakochałem się w literaturze. Gdy dorosłem, wydawało mi się, że mogę pisać książki tylko dla ludzi w moim wieku. Ale czegoś mi było brak. Czułem nostalgię. Kiedy napisałem pierwszą książkę dla dzieci, miałem takie poczucie, że znów zatopiłem się w ten świat. Świat dzieciństwa i przygód. A co lubił pan czytać, jak był małym chłopcem? Jakie to były książki? Czytałem dwa rodzaje książek. Przygodowe, które opowiadały o zwykłych dzieciach, którym przydarzały się niezwykłe przygody. I takie opowiadające o zwykłym życiu, o codzienności. A czy trudniej się pisze dla dzieci czy dla dorosłych? Jedno i drugie jest tak samo trudne. Jest to kwestia przyjmowania pewnej pozycji, ustawiania się na tym samym poziomie co odbiorca. Kiedy piszę dla 10-letnich dzieci, to tak naprawdę pisze we mnie właśnie to 10-letnie dziecko, którym kiedyś byłem. Czy wszyscy mieli na imię Jan i jak to jest mieć 5 braci? W mojej rodzinie było 6 braci i wszyscy mieli na imię Jan. Jest jeszcze jedna cecha szczególna, ale o tym w książce już nie piszę, bo czytelnicy uznaliby, że przesadzam. Moi rodzice też tak mieli na imię. Mój ojciec nazywa się Jean-Louis, a mama Janine, czyli Jan i żeńska wersja imienia Jan, Janina. Myślę, że to stąd właśnie wzięli pomysł nadawania dzieciom takich samych imion. Cechą szczególną takiej rodziny jest to, że mamy poczucie, że nie istniejemy samodzielnie, ale jednocześnie mamy dzięki temu siłę grupy. Możemy rozpocząć strajk albo na przykład wspólnie domagać się kieszonkowego. Ile w tych książkach jest autentycznych przeżyć, przygód, a ile zmyślań? Za każdym razem punktem wyjścia były prawdziwe wydarzenia, ale ponieważ jestem powieściopisarzem, starałem się je ubarwiać, żeby były ciekawsze i po prostu nie nudziły czytelnika. Czy któryś z braci się obraził? Moje opowieści nie oddają tego, jacy byli moi bracia. Nie chciałem, żeby poczuli się urażeni. Opowiadam o sobie, ale postacie braci pozmieniałem. Na przykład Jan A. jest w moich książkach osobowością autorytarną, a w prawdziwym życiu mój starszy brat jest najmilszą osobą, jaką można sobie wyobrazić. W Polsce ukazały się Jaśki, ukazała się historia Pepe, a teraz też nowa książka i pierwszy raz bohaterką jest dziewczynka Rita. Czy inaczej pisze się o przygodach dziewcząt? Nie sądzę. Moją rolą jako powieściopisarza jest wcielanie się w różne osoby, także te bardzo odmienne ode mnie. Zatem mogę się też wcielić na przykład w dziewczynę, po to, żeby pokazać świat jej oczami. Literatura francuska dla dzieci jest w Polsce bardzo popularna. Wszyscy czytaliśmy jako dzieci Mikołajka. Czy lubi pan, jak się pana porównuje do Gościnnego, czy raczej to pana złość? To jest dla mnie ogromny zaszczyt, kiedy jestem porównywany do Gościnnego, który był wspaniałym autorem. Mógłbym powiedzieć, że to także dzięki niemu powstały Jaśki. To również on pokazał mi, że dobrą książkę można napisać o bardzo prostych rzeczach. Właśnie z punktu widzenia dziecka, czy z punktu widzenia rodzica. A uroku książce dodaje czułość, z którą się tę codzienność opisuje. Czy pan czyta literaturę francuską? Lubi ją pan? I co pan teraz czyta? Czytam bardzo dużo literatury francuskiej, również książek dla dzieci. Jestem nie tylko autorem książek dla dzieci, ale i wydawcą. Myślę, że czytanie książek dla dzieci pomaga czuć się młodym duchem. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Merci beaucoup. Thank you.